Hej, jest 5 kwietnia i przywieźli świeże mlecze, znaczy newsy. Bethesda i id Software wypuściły jeszcze jeden fragment rozgrywki z Quake Champions. Tym razem są to 2 minuty nieprzerwanej rozgrywki. W ten sposób twórcy zapewne chcą pokazać, że nowa odsłona serii będzie rzeczywiście odnosiła się do korzeni serii. Czujecie tu tempo trójki? Quake Champions wkrótce wejdzie w fazę zamkniętej bety. Gra ma być oparta na modelu free-to-play. Sony podało datę premiery Wipeout Omega Collection, czyli pakietu zawierającego zremasterowaną wersję Wipeout HD z PS3 oraz Wipeout 2048 z PlayStation Vita. Produkcja wyjdzie 7 czerwca tego roku na PlayStation 4 i będzie kosztowała 145 zł. Czy trzeba przedstawiać Wam serię Wipeout? To jeden z klasycznych już dzisiaj futurystycznych wyścigów. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że dwie gry otrzymają ekranizację. Pierwsza z nich to Five Nights at Freddy's, czyli seria horrorów lubianych szczególnie przez młodszych odbiorców. Sprawę potwierdził sam autor serii. Do kin trafi również adaptacja przygodówki survivalowej We Happy Few, opowiadającej o totalitarnym systemie kontroli nad ludźmi. Prawa do ekranizacji gry nabyła wytwórnia mająca na koncie serię Pitch Perfect. Znamy datę premiery Outcast Second Contact, czyli odświeżonej wersji kultowej dla wielu osób przygodowej gry akcji sprzed lat. Nowa wersja wyjdzie jesienią tego roku na PC-tach i konsolach. W tle oglądacie bodaj pierwszy oficjalny zwiastun. Outcast otrzyma lepszą oprawę wizualną i wsparcie dla współczesnych standardów. Adelpha from destruction. Whoa, slow down there, chief. Fiery sky shall light the way, and blood shall spill over the wandering world. The spear of Cain shall cool the wave. Studio Relic szykuje otwarte beta-testy gry Warhammer 40 000 Dawn of War 3. Wystartują one 21 kwietnia o godzinie 19 i potrwają do 24 kwietnia. W becie otrzymamy 3 mapy oraz elitarne jednostki dla 3 frakcji. Zapisy do bety są przyjmowane na oficjalnej stronie gry. Premiera pełnej wersji nastąpi 27 kwietnia. A na Steamie wyszła 8-bitowa darmowa minigierka z serii Bayonetta. Osiągnięcia z niej prowadzą do strony, na której coś zostanie zapowiedziane.